Gdy na poprzednich naszych wykładach rozważaliśmy kwestię nowego porządku, jaki jest w świecie, to niewątpliwie każdy z nas zastanawiał się, do czego właściwie świat dzisiaj dąży. Ja na przedostatnim mówiłem o wszechwładnie panującej religii, która wielkimi krokami zbliża się, aby opanować wszystko na tym świecie do takiego stopnia, że nikt nie będzie mógł mieć swojego własnego zdania w sprawach religijnych. Czy tak będzie? Jeszcze nie wiemy. Ale mnóstwo rzeczy wskazuje na to, że szykują się najrozmaitsze ruchy podziemne i naziemne, które starają się uczynić wszystko po swojej myśli w taki sposób, aby zapanował wszechświatowy porządek. Ja już nie chcę cytować, co powiedział Napoleon, ale muszę powiedzieć, że tym, co powiedział Napoleon, ogromnie przejął się Lenin. I Lenin był jednym z tych, który pierwszy opracował teorię nowoczesnego porządku na świecie i jakby on to chciał widzieć, abyśmy doszli wszyscy do oświetlanej przyszłości. Ale gdy mówimy o światowej religii, gdy mówimy o nowym porządku, to musimy sobie zdać sprawę, że musi być jakiś ośrodek, muszą być jacyś ludzie, musi być jakiś porządek i prawo, musi być jakieś kapłaństwo, jeżeli chodzi o religię, i musi mieć też swoją siłę wykonawczą, ten porządek. Bo jeżeli nie będzie siły wykonawczej, to nic się nie uda. Musi być więc zatem stworzony system, który w jakiś sposób spęta wszystkich ludzi do tego stopnia, że nie będą mogli uczynić nic. Będzie to odebranie, całkowite odebranie wolności, chociaż o wolności tak wiele się mówi w dzisiejszych społeczeństwach. My dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pomaleńku wolność jest nam odbierana na każdym kroku. I niedługo już przyjdzie ten czas, że będziemy musieli liczyć się z każdym słowem, z każdą wypowiedzią. Ktoś powiedział tak, że jeżeli będziesz chciał napisać takie ogłoszenie w gazecie, że zatrudnisz do pracy małżeństwo, to natychmiast spotkasz się ze sprzeciwem, że w ten sposób występujesz przeciwko tym, którzy nie są małżeństwem. Dojdziemy do takich paradoksów, że nie będzie można czytać nawet lub cytować Pisma Świętego, dlatego że będą to albo zapożyczenia, albo jakieś inne sprawy. W koło się o tym mówi. Gdy mówię o ośrodku, to zawsze zastanawiam się, co może być ośrodkiem takiego systemu. Może być miasto, może być jakieś państwo. Niekoniecznie Watykan, niekoniecznie Waszyngton, niekoniecznie Genewa, z tych, które być może odgrywają światową rolę dzisiaj. Może być to Jerozolima, bo od dawna, dawna Kościół rzymskokatolicki stara się, nie jest to powszechnie znana rzecz, ale stara się, aby uczynić Jerozolimę miejscem, w którym będzie panowała wszechświatowa religia. A jest to interesujące miejsce chociażby z tego powodu, że w tym miejscu gromadzą się chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi. W jaki sposób te trzy odrębne gałęzie mogą ze sobą współpracować, jest to odwieczne pytanie. W jaki sposób chrześcijaństwo może ze sobą współpracować, w jaki sposób muzułmanie mogą współpracować z Żydami? Niedawno mieliśmy tego przykład. Wyciągnięcie ręki. I w jedną noc bez jednego strzału zostało załatwione mnóstwo problemów. Ale to nie oznacza, że przyszedł pokój. Niemniej jednak usiłowanie jest bardzo wyraźne. Dlaczego ci, którzy stoją za kulisami wydarzeń tego świata, starają się doprowadzić do bezpiecznego pokoju? Do takiego, w którym będzie można przeprowadzić coś. Dlaczego? Czy nigdy nie myśleli Państwo o tym, że takie założenie, że jeden człowiek miałby w swoim ręku kulę ziemską i był jej władcą, jest bardzo interesujące, że on jeden albo cała grupa ludzi byłaby odpowiedzialna za wszystko to, co dzieje się na naszej ziemi.
technicznie jest to dzisiaj wykonalne. Technicznie. Nie wiadomo, dlaczego jeszcze jest zwlekanie. Jak wspomniałem w jednym z pierwszych wykładów, nie wiadomo, dlaczego prezydent Bush nie wydał rozkazu zabicia Saddama Husajna. Ale są to pewne sprawy polityczne, które są Ameryce potrzebne. Bo gdyby go zabił, to wtedy miałby jako najsilniejszego swojego wroga Iran ze swoimi ajatollahami. Ale ja nie chcę politykować dalej, chcę tylko powiedzieć, że kwestia, która występuje w Piśmie Świętym jako taka zapowiedź do zastanowienia, a to będzie omawiane przeze mnie później. Gdy przyjdzie pokój i bezpieczeństwo, gdy ludzie będą o tym najwięcej mówić, w sensie osiągnięcia, Słowo Boże mówi, przyjdzie nagłe zginienie i nie ujdą. Nadchodzi moment, w którym musimy dobrze patrzeć w Pismo Święte, aby czytać w nim historię naszego świata. Gdy wyruszamy w podróż, posługujemy się mapą. Mamy atlasy, mamy całe albumy nieraz. Chrześcijanin powinien wiedzieć wyraźnie, gdzie się znajduje, czego oczekuje, dokąd dąży. Gdy mówię o prawie i sile sprawczej i wykonawczej, to nie od rzeczy jest zacytować jeszcze raz ten tekst z Księgi Objawienia, gdzie powiedziane jest, i dano mu tchnąć ducha, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Jest to obraz siły wykonawczej. Jakkolwiek, ktobykolwiek interpretował słowo zabici, czy jako symboliczne, czy jako realistyczne, musi przyjąć do wiadomości, że to słowo jest bardzo silnym środkiem wyrazu. Może ono oznaczać zabicie duchowe, czy cielesne, czy ekonomiczne, czy gospodarcze, jakiekolwiek inne, ale jest ono finalne. I dlatego musimy zastanowić się, bowiem gdy patrzymy na takie wypowiedzi Pisma Świętego, to zawsze powstaje pytanie, kto się za tym kryje? Kto to jest? I Jezus Chrystus w rozmowie ze swoimi uczniami, a także w późniejszym czasie apostołowie, wypowiedzieli takie zdania. W Ewangelii Jana, rozdziale 8, wierszu 44, czytamy tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jezus Chrystus wyraźnie wskazał na istotę, która istnieje i która jest sprawcą nieszczęścia. Ojcem waszym, powiedział do przywódców narodu izraelskiego, jest diabeł i chcecie postępować według jego życzeń. A dalej w liście Piotra apostoł Piotr powiedział tak. Diabeł chodzi wkoło was jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Stary przekład mówił, kogo by mógł pożreć. Bardzo adekwatne słowo. A w Ewangelii Jana 12 rozdziale i 31 wierszu Jezus Chrystus powiedział, on jest księciem tego świata. To nie jest powiedziane o tak sobie, ktoś tam chodzi i straszy ludzi po nocach. Nie tak jest to powiedziane. To nie jest powiedziane, że to jest ta figurka, którą sprzedają na targu, jak się ją naciśnie, to wypluje czerwony język. To nie jest to, co rysuje się na obrazkach i pokazuje się go z ogonem, z widłami, z kopytami, rogami czarnego, kosmatego i tylko widłami wrzuca ludzi do jakiegoś płonącego kotła. To nie jest to. Jezus Chrystus wyraźnie wskazuje i mówi, on jest księciem tego świata. Jest setki innych tekstów, które mogą to zaświadczyć, ale ten jest bardzo, bardzo wyraźny. Z drugiej strony, Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem prawa.
świętości, sprawiedliwości. A zatem wszystko to, co jest przeciwne Bogu, to jest nieporządek, bezprawie, bezbożność i niesprawiedliwość. I to wszystko my na tym świecie znajdujemy, czyż nie? Jeszcze raz powtórzę. Nieporządek, bezprawie, bezbożność i niesprawiedliwość. Można za tym ciągnąć jeszcze cały szereg innych wyrazów. Pan Bóg na samym początku, jak mówi sprawozdanie biblijne, dał człowiekowi wolność. Ale wolność jest bardzo niebezpieczna. Dlatego, że wolność może być rozmaicie widziana i rozmaicie wykorzystana. Pan Bóg zatem ostrzegł człowieka wyraźnie przed skutkami złego wyboru. Nie przed wolnością, ale skutkami złego wyboru w imię wolności. Jeżdżąc ulicami Melbourne i przedmieść, zobaczyłem taki napis: "Don't fool yourself, speeding kills." Nie oszukuj się, przekraczanie szybkości zabija. Czy to jest nakaz? Nie, to jest ostrzeżenie. Ostrzegamy cię. W moim stanie jest inaczej. Tam piszą tak: prędzej czy później złapiemy cię. I pokazany jest samochód i ma szybkościomierz, na którym jest napisane tam ponad jakąś szybkość. A mimo to w gazecie waszej napisane było, że rząd wiktoriański zebrał w ubiegłym roku 102 miliony dolarów za speeding. Niesamowite. Mimo tych ostrzeżeń, mimo znaków, mimo zakazów, mimo tego, że już każdy wie, że będą nawet takie specjalne laserowe automaty wymierzone tak dokładnie, że już nikt nikogo nie oszuka, mimo to ludzie ciągle wybierają zupełnie co innego. Prawo. Prawo, które zostało ustanowione przez ludzi i które ludzie chcą, aby było przestrzegane, tu się bardzo ładnie wyraża, prawda? A czy Pan Bóg, który ułożył prawo, nie chciałby, aby Jego prawo było bezwzględnie przestrzegane? Aby Jego prawo było szanowane? Jeżeli ma być nowy porządek świata, to musi się również opierać na prawie. To nie może być tak jak religia New Age, która powiada, jakbyście chcieli sobie rozumieć Boga i jakbyście chcieli do Niego przyjść, to jest wasza sprawa. I dlatego na przykład w Anglii, w stanie, w hrabstwie Hertfordshire, około 10 tysięcy New Age naśladowców wybrało się, aby tam się zebrać w jednym miejscu i mieć swoje niby to nabożeństwo, ale policja im przeszkodziła. Próbowali zebrać się w Stonehenge, tam gdzie są te kamienne słupy ku czci dawnych bóstw. Policja im przeszkodziła. Próbowali wybrać się do Glastonbury. Policja im przeszkodziła. A gdziekolwiek się zbiorą, tam zawsze jest mnóstwo, setki aresztowanych handlarzy narkotyków i tych, którzy narkotyki używają. Więc niektórzy chcą przyjść do Boga w stanie zamroczenia, prawda? A to nie jest to, to nie ta religia. Nowy porządek świata nie mówi, że to ma być bezładne coś. Nowy porządek świata mówi, że to ma być wszystko zorganizowane, zapięte na ostatni guzik, ale jeszcze nikomu w tym świecie się to nie udało. Ale marzenia i pragnienia są. Gdy patrzymy na kwestię prawa, musimy sobie powiedzieć wyraźnie, że nigdzie w świecie nie zostało napisane lepsze prawo niż to, które napisał Pan Bóg. W starym świecie Sumerów i Babilończyków, zanim jeszcze 10 przykazań zostało darowane ludziom na Synaju, było prawo, które karało, które regulowało, ale zdumiewa nas to, że tak zwięzłego, systematycznego i nowoczesnego prawa, jakie prezentuje nam 10 przykazań Starego Testamentu, nikt nigdy nie ułożył. Czy zatem nowy porządek świata przyjmie to prawo? Ale powstaje pytanie, jak to prawo brzmi. Ja przyniosłem ze sobą wypisy.
prawa Bożego. Prawo, które jest tak opisane, posłuchajcie. Jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Przeczytałem to prawo, ponieważ tym prawem posługują się miliony ludzi. Miliony ludzi w tym świecie. I zapewne każdy z moich słuchaczy doskonale to prawo zna. Ja nawet mógłbym je ponumerować i spróbuję to zrobić jeszcze raz. Pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Proszę zapamiętać kolejność. Pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte. Czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte. Nie zabijaj. Szóste. Nie cudzołóż. Siódme. Nie kradnij. Ósme. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Gdyby ktoś chciał mi pokazać w Piśmie Świętym, gdzie to prawo się znajduje, to przypuszczam, że miałby ogromnie dużo kłopotu w takiej wersji, jaka ona jest. Dlatego, że prawo takie, jak tu jest napisane, w takim układzie, chociaż ma pewne elementy, ale w takim układzie nie istnieje. Może to dla niektórych moich słuchaczy dzisiaj jest ogromnym zaskoczeniem, bo jeżeli mówimy o prawie w nowym porządku świata, to musimy wiedzieć, które prawo. Dlatego, że jest drugie prawo, zupełnie podobne temu, a które zostało napisane w Biblii Tysiąclecia. Czym jest Biblia Tysiąclecia? To mogę tylko krótko powiedzieć. Jest to wydanie Kościoła katolickiego, ułożone albo przetłumaczone przez mnichów tynieckich na użytek wiernych. I teraz znów po kolei. Pierwsze. Nie będziesz miał cudzych bogów innych obok mnie. Drugie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz im oddawał pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każę występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. To jest drugie. Trzecie. Proszę zwrócić uwagę na kolejność. Trzecie. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan Bóg nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia dla czczych rzeczy. Czwarte. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest sabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twoich bram. Bo w sześciu dniach uczynił Bóg niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, a w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień sabatu i uznał go za święty. Piąte. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Szóste. Nie będziesz zabijał. Siódme. Nie będziesz cudzołożył. Ósme. Nie będziesz kradł. Dziewiąte. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek. Dziesiąte. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani niewolnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego.
jak można było łatwo zauważyć, kolejność jest jakby troszkę inna, prawda? I treść jest jakby troszkę inna. Już nie chodzi mi o to, że ten drugi zestaw, który przeczytałem, jest dłuższy, ale o to, że tam są pewne rzeczy, których nie było w pierwszej części. Ja nie zamierzam dzisiaj dyskutować nad tym, kto to zrobił, dlaczego to zrobił, bo to by trzeba było osobnego wykładu na to, ale chcę pokazać, że jeżeli mamy myśleć o światowym porządku, to warto by było sobie postawić pytanie, który z tych dekalogów jest ważny i który z tych dekalogów nadaje się w nowym porządku światowym. A z drugiej strony, gdy czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg jest niezmienny, że Jego prawa są niezmienne, że On nie zmienia się od początku aż do końca, to naturalnie u każdego logicznego człowieka, logicznie myślącego człowieka powstaje pytanie, kto to zrobił? To jest pierwsze pytanie. Dlaczego to zrobił? To jest drugie pytanie. I co z tego wynika? Prawda, że tak jest? Ja w tej chwili ani swojej jakiejś teorii nie przedstawiłem, ani nie przedstawiłem swojego poglądu. Ja dałem tylko dwie rzeczy do zabrania do domu i do myślenia. Autentycznie, do zabrania do domu i do przemyślenia. Co właściwie ten prelegent chciał powiedzieć? I co on nam tu dzisiaj za, niektórzy mówią tak, bzdury jakieś. Ale nie, to jest przeczytane z Pisma Świętego. Gdzie jest zatem prawda? Bo ja myślę, że nie ma lepszego biblijnego niż biblijny zakon, ale który z tych jest lepszy? Bo ten pierwszy, który czytałem, był z katechizmu, ten drugi był z Biblii Tysiąclecia. Oba źródła są z Kościoła katolickiego. Ja nie mam jakiejś innej Biblii, ja mam identyczną, taką samą, która nazywa się Nowy Przekład. I ja z niej korzystam, ale dzisiaj posłużyłem się katolicką Biblią Tysiąclecia. A może zastosować, żeby się nie rozdrabniać, to, co stosuje mnóstwo chrześcijan i mówią, na co nam te wszystkie przykazania? Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, a bliźniego Twego jak siebie samego. I to jest uproszczenie. A co w to można włożyć? W to nawet można włożyć, jak ci nie potrzeba, to nie kradnij. Tak, bo można w to włożyć. Albo będziesz miłował żonę bliźniego twego, bo to jest twój bliźni również. Jeżeli ktoś chce tak się posługiwać. Te rzeczy powiedział Jezus Chrystus, to jest prawda, ale to nie jest zakon, to nie jest dekalog. To nie są przykazania, to jest skrót, kwintesencja przykazań. Jeżeli Bóg mówi, że się nie zmienia, to Bóg też mówi bardzo ważne zdanie, które ja dzisiaj powiem inaczej, a może moi słuchacze w domach znajdą ten tekst albo zapytają się kogoś, jak brzmi ten tekst naprawdę. Pan Bóg mówi, że kto przestępuje prawo, nie dostąpi Jego Królestwa, ale pozostanie tak, jak umarł. Wiecie, jaka jest odpowiedź, jaki jest tekst na to? Krótsza wersja. Albowiem przestępstwo zakonu jest grzech, a za grzech jest śmierć. Nie ta, którą my wszyscy umieramy, nie o tą chodzi, bo my wszyscy, czy lepsi, czy gorsi, zawsze umrzemy, prawda? Ale tu o zupełnie co innego chodzi. Jeszcze raz czytam tak, jak ja to powiedziałem. Bóg mówi, że kto przestępuje prawo, ten grzeszy, i nie dostąpi Jego Królestwa, ale pozostanie tak, jak umarł. Pomyślcie nad tym w swoich domach. Co ja chciałem przez to powiedzieć? Pan Jezus też powiedział, ja nie przyszedłem, to jest w Ewangelii Mateusza 5:17, a niektórzy już wiedzą, co tam jest napisane. Ci, którzy pilnie studiują Pismo Święte, bo warto. Nie przyszedłem, aby
Może ktoś dokończy? Tak, aby zmienić. A może przeczytamy ten tekst? Przeczytajmy, bo będzie to bardzo ciekawy dowód na podejście Jezusa Chrystusa do kwestii przykazań Bożych. I on mówi ni mniej, ni więcej, tylko w taki sposób. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Jezus połączył dwie rzeczy, zakon i proroków. Przyszedł wypełnić i zakon, i proroctwo. Gdy tak myślę nad przestrzeganiem prawa albo właściwym wykonywaniem poleceń, to zawsze mi przychodzi na myśl to, jak chodziłem do szkoły zawodowej. Uczyłem się wtedy zawodu ślusarza maszynowego. W Polsce to był bardzo taki ładny zawód, ślusarz maszynowy, pan majster i tak dalej. I trzeba było przejść przez rozmaite stopnie nauczania na rozmaitych wydziałach. Między innymi kowalstwo. Strasznie mi się kowalstwo podobało. Bo to wiecie, weźmie się kawał takiego czarnego żelaza, włoży się go do ognia, włączy się maszynę. Jak się podsypało miedzi, to płomień był niebieski, zielony i w ogóle to było, dla nas chłopaków to była radocha. I gdy włożyliśmy ten kawał żelaza tam do ognia, on pięknie się rozgrzał prawie do białości, kładło się to na kowadło i teraz można było z tym żelazem robić, co się chciało. Żelazo wyginać we wszystkie strony. Piękna robota. I majster, gdy przyszedł do mnie i pokazał mi, jak się to robi, oczywiście byłem tym ogromnie zafascynowany, włożyłem to swoje żelazo i teraz rozpoczęło się kucie. A on mi powiedział tak, ty nie weźmiesz tego małego młotka, ten mały młotek to ja wezmę. A który ja mam wziąć, panie majster? Ten wielki. A on ważył chyba z 5 kilo. I teraz mówi tak, ja położę to żelazo na kowadle, a ty patrz, co ja będę robił. Jak ja stuknę raz, to ty tym młotem buch w to żelazo. Stuknę drugi raz, buch w to żelazo. O, ja się musiałem narobić. A musiałem dokładnie uderzyć w to miejsce, które on pokazał, nie w jakieś inne. To nie tak, ja bym mu chętnie po łapach dał, tam bo mnie tak zmęczył. Ale ty musisz uderzyć w to miejsce, które ja ci pokazuję tym młotkiem. A gdy w pewnym momencie stuknął raz, a ja buch, a potem on młotek pac, w ten sposób na płasko. I to oznaczało, że ja mam przestać. Ani jednego słowa nie było w tej nauce, ale tam była dokładność do milimetra. I tak było puk, buch, puk, buch i cały czas. I to była nauka. O, jak mi się to potem zaczęło podobać, gdy już wiedziałem, jak tym wielkim młotem operować. Ale to wymagało nauki, to wymagało posłuszeństwa. A to zrobisz tak, a to zrobisz tak, a to tak. Nie rób inaczej, bo wyjdzie źle. Nie rób tak, bo nie będzie dobrze. Był to wspaniały majster. On wymagał ode mnie jednej rzeczy. Posłuszeństwa. Żebym ja pracował tak, jakie on daje wskazówki. Gdybym tak nie robił, nigdy bym nie zdał egzaminu. Widzicie, ludzie nie chcą takich wskazówek. W ich życiu osobistym mówią, niech mi tu nikt nie miesza w moim życiu. Przykazania, lepiej mi proszę o nich nie mówić, bo ja chcę mieć spokojne sumienie. Tak mi powiedział pewien młody człowiek. Bo ja chcę mieć spokojne sumienie. Proszę mi o tym nie mówić. Ale spokojne sumienie to jest zupełnie co innego. Jeżeli my bawimy się z grzechem, to jest to bardzo niebezpieczny eksperyment, bo bawienie się z grzechem to nic innego jak stopniowe nieposłuszeństwo wobec Boga. Dzisiaj powiem, jeden raz mogę sobie pozwolić na to lub na tamto, ale za drugim razem może to być wielkim niebezpieczeństwem. Jeszcze raz z życia. W moim wieku, gdy miałem lat 10, 11, najpierw jako 5-letni chłopak brałem młotek i zbierałem maleńkie kawałki armatniego prochu, siadałem sobie na krawężniku, położyłem, pat, strzeliło.
To była taka zabawa dzieciństwa, ale potem nauczono nas czegoś innego. Jeden od drugiego się uczył. To był klucz, taki zwykły klucz od otwierania drzwi, ale musiał mieć w środku dziurkę. O, starsi panowie już pamiętają, co to było. Uwiązywało się ten klucz na sznurku, z drugiej strony był gwóźdź, prawda? I potem się, ja nie powiem teraz, żebyście wy tego nie robili. Tam się coś skrobało do środka. Jak naskrobał tego do środka i tam naładował, ubił trochę, jak włożył ten gwóźdź, jak tak o ścianę sobie przyłożył, jak to huknęło. O, to była radość. Można sobie było postrzelać. Kto to robił? O, są tacy, co to robili. Proszę, o, to nie byłem sam. Ale ja byłem lepszy od was. Któregoś dnia znalazłem taką wielką łuskę armatnią. I pomyślałem sobie, tam w środku zobaczyłem taki lejek. W tamto miejsce zakłada się spłonkę do to, co daje wybuch w pocisku armatnim. Odpiłowałem cały ten kołnierz, całą tą blachę i została mi ta podstawa armatniej łuski i został mi ten taki lejek. Ja sobie pomyślałem, teraz dopiero będę miał zabawę. I wziąłem sobie tą podstawę tej łuski, naskrobałem tam pewnych rzeczy, jedną paczkę, drugą paczkę. Liczcie dobrze, trzecią paczkę. Ubiłem to dobrze, bardzo dobrze, tak żeby to się działo, bo trzeba było ubić. A potem znalazłem takiego grubego jak palec gwoździa. I jeszcze to tam przyłożyłem, tak, żeby było dobrze ugniecione. Potem wziąłem ojcowską siekierę i mówię sobie, teraz jak ja w to przyłożę tak zdrowo, to dopiero będzie huk. I ja to zrobiłem. Za pierwszym razem uderzyłem, nic. To się tylko ubiło. Zamachnąłem się drugi raz, nic. To się tylko ubiło. Wtedy się rozzłościłem. Powiedziałem, czekaj, ci dam. Jak przyłożyłem za trzecim razem, to tą łuskę rozerwało, a ja przez 2 dni chodziłem głuchy. A ludziom powypadały szyby w oknach. To było moje wielkie szczęście, że nie był to pocisk znaleziony w lesie. Bo bracia pastora Majchrowskiego z Adelaidy w taki sposób zginęli, gdy znaleźli pocisk w lesie. Bracia mojej koleżanki ze szkoły tak zginęli we Wrocławiu, gdy znaleźli pocisk w lesie. Dla jednych jest to strzelanie z kluczy, ale dla drugich kończy się to śmiercią i tak jest z grzechem. Bardzo często tak jest. To są niebezpieczne eksperymenty. Tak eksperymentowała kiedyś Ewa, gdy rozmawiała z szatanem. Tak eksperymentował Kain, potem Lamech, jak mówi sprawozdanie biblijne. Tak było w czasach Noego, w czasach Lota, o których wspomina Jezus Chrystus. A nieposłuszeństwo i grzech stały się tak wielkie, że sam Stworzyciel powiedział, żałuję. Żałuję, że stworzyłem człowieka. Tak wielkie zepsucie i tak straszny eksperyment. A potem przyszedł nienawrócony i krnąbrny naród. Bóg dawał Mojżeszowi wskazówki dokładne, takie, jakie mógłby dać wojskowy, który daje swoim żołnierzom wskazówki, jak mają przejść przez pole minowe. Ale oni słuchać go nie chcieli. Robili po swojemu, robili jak chcieli. Jest takie głośne wydarzenie, które jest opisane na kartach Pisma Świętego, a które łączy się z tytułem mojej dzisiejszej prelekcji. Zapisane jest ono w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdziale 13. To jest stara historia, która odbiła się echem w całym narodzie. Pierwsza Księga Królewska, stary zapis, 13 rozdział i tam od wiersza 14 jest napisane takie sprawozdanie. Od wiersza 14. Może najpierw kilka słów.
Oto Pan Bóg zlecił swojemu wiernemu prorokowi, aby wybrał się w drogę i przekazał poselstwo do drugiego państwa. I powiedział mu, teraz masz iść tam, ale po drodze nie rozmawiaj z żadnym człowiekiem, nie jedz u nikogo w domu chleba, nie zachodź do żadnej gospody, nie zachodź do żadnych ludzi, nie masz nigdzie nawet napić się wody, tylko idź, wykonaj i wróć. Tak ważne było to poselstwo. I prorok wybrał się w drogę. Wykonał swoją misję i miał teraz wrócić tak, jak poszedł, tak samo szybko miał wrócić do swojego rodzinnego domu. I stało się to głośne w całym mieście, że taki prorok przyszedł, taki dziwak, nawet dzień dobry nie powiedział nikomu. A to było niesłychane w tamtych czasach. Taki jakiś cudak, że nie chciał ani z nami zjeść, ani pogadać, a przecież była doskonała okazja, żeby sobie opowiedzieć, co w drugim kraju słychać. Wszyscy mieli mu to bardzo za złe. Ale on był wierny. Był wierny i powiedział, pójdę. I poszedł. Ale był tam w tym mieście jeszcze jeden prorok. Kolega po fachu. I gdy mu synowie powiedzieli o tym, co się stało, to on mówi, a ja muszę za nim pojechać. Osiadł swojego osiołka i tłap, 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 podreptał za tamtym, dogonił go. Wita się z nim, a ten nie odpowiada w ogóle. Co za dziwak jakiś. I w końcu powiedział mu takie zdanie. Czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? Czy nie jest to podobne pytanie, które kiedyś zostało gdzieś na samym początku w Biblii zapisane? Pamiętacie, jak brzmiało tamto pytanie? Czy to jest prawda, że Pan Bóg wam zakazał jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Prawda, takie coś do sprawdzenia. A potem jeszcze jedno pytanie, które zadane zostało samemu Chrystusowi Panu. Czy to ty, aby na pewno jesteś Synem Bożym? Popatrzcie, jaka technika. Technika wprowadzania w serca ludzkie wątpliwości. I ta technika tutaj zdała egzamin, bo ten człowiek, co się miał nie odzywać, powiedział, tak, to ja. Tak odpowiedział. Czy to ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy tyle kilometrów? Tak, to ja. Rzekł do niego, chodź ze mną do domu i posil się chlebem. No, teraz już jak była rozmowa, jak już złamał pierwsze prawo, to szło drugie. Nie mogę zawrócić i pójść z tobą, nie posilę też chlebem i nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz Pana. Nie jedz tam chleba, nie pij tam wody, ale wracaj, nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. A on rzekł do niego, i słuchajcie, ja także jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak, sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. I tak go okłamał. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo Pana, proroka, który go zawrócił z drogi. I ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan. Ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jak ci dał Pan Bóg twój i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi i ten poszedł, lecz w drodze napadł nań lew i zagryzł go. Usłyszawszy o tym, prorok, który zawrócił go z drogi, rzekł, jest to ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł zgodnie ze słowem, jakie doń wypowiedział. Moi bracia i siostry, gdy czytałem ten dziwny przypadek, bo tam jest powiedziane, że cały naród dowiedział się o tym, co się stało. Było to nieprawdopodobne wydarzenie.
Ale wyciągam wniosek z tego bardzo istotny, dlatego że jeżeli Pan Bóg coś powiedział, to my nie możemy tego ani zmieniać, ani coś dodawać, ani wycofywać cośkolwiek z tego, tylko musimy dokładnie to zrobić tak, jak jest to powiedziane. Ja mówię to w kontekście tego, że ludzie dzisiaj chcą ustanowić światowy rząd. Mówię w kontekście tego, że przeczytałem wam dwa dekalogi, o których nie wiecie teraz, który jest prawdziwy. Przeczytałem wam, mówię to dlatego, że przeczytałem wam to, co Pan Bóg żąda od człowieka, ma być wykonane tak, jak zostało powiedziane. I nie naszą rzeczą jest dyskutować o tym, jak Pan Bóg chce to zrobić. Bo On ma swój własny plan. Niech nikt ze zgromadzonych nie myśli, że gdy Bóg coś rozkaże, to podlega to zmianie, że można to zmienić albo można to zlekceważyć, bynajmniej. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć dzisiaj, a możecie sobie robić co chcecie. Każda droga jest dobra, aby prowadziła do Boga. Bóg mówi nie, nie każda. Możesz robić jak chcesz, możesz postępować jak chcesz, a i tak będziesz zbawiony. Nie, nie jest to prawda. Nie jest to prawda. Niech nikt nie myśli, że można bezkarnie przekręcać Boże słowa, Boże prawa albo Boże objawienie. W żaden sposób. Niech nikt nie myśli, dlatego że w dzisiejszych czasach chrześcijanie nawet próbują negować, odrzucać. Byłem bardzo przygnębiony, gdy słuchałem sprawozdania z Canberry, wtedy, gdy zebrało się zebranie ekumeniczne przedstawicieli rozmaitych religii z całego świata. I jedną z rzeczy, którą najbardziej zaprzeczano, to, co jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, popularnie znanej jako Genezis. Całkowite i totalne odrzucenie jako opowiastki i jako mitu. Mało tego, odrzucenie również Księgi Objawienia, jako rzeczy, którą Jan napisał dla tamtych czasów, a nie dla naszych dzisiejszych. Jest to coś nieprawdopodobnego, bowiem bez Księgi Genezis nie mielibyśmy pojęcia o grzechu, o upadku, o ofierze, o jej znaczeniu, nie mielibyśmy pojęcia o planie zbawienia w Chrystusie Jezusie. Dlaczego i skąd? A jednak chrześcijaństwo dzisiejsze wybiera sobie swoją własną interpretację i swoją własną drogę. Dlatego, że podoba im się przyłożenie miary nauki do Pisma Świętego, aby były zgodne ze sobą. Pismo Święte nie jest księgą naukową, nie zamierza objaśniać nam procesu stworzenia, ale zamierza wszczepić nam wiarę, że taki proces się odbył. I my musimy o tym wiedzieć. Bez Księgi Objawienia nie mielibyśmy podstawy naszego istnienia jako Kościół. Bo Księga Objawienia mówi, w jaki sposób na przestrzeni wieków Kościół Boży rozwijał się. Jest interesujące, że w czasie, gdy Karol Darwin w latach 1844 i dalej propagował swoją naukę o ewolucji, w tym czasie pojawili się ludzie, którzy zaczęli mówić o stworzeniu świata. Jest to interesujące. A znalazło się to przede wszystkim w tej części przykazania, którą czytałem tutaj. Że chwała należy się Bogu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A gdy przeczytacie 14 rozdział Księgi Objawienia, znajdziecie, że ci, którzy to robili i rozgłaszali, nazwani są aniołem, aniołem światłości. Nie jest to dziwne, nie jest to interesujące, że powiązanie jest między tym, co się dzieje w świecie, między tym, co jest napisane w Biblii i między tym, co my obserwujemy i teraz jakie wnioski możemy z tego wyciągać. Słowa często lekkomyślnie wypowiadane, a jakie słyszymy od liderów rozmaitych wyznań, rozmaitych rzekomych znawców, którzy mówią w ten sposób, szczególnie do ludzi głęboko wierzących: mój drogi, ty tego nie rozumiesz, choć ja ci to wytłumaczę. Jest to tak samo niebezpieczne, jak słowa szatana do Ewy, który powiedział: na pewno nie umrzecie, nie przejmuj się.
Bóg bowiem dobrze wie, że gdy tylko zjecie, otworzą się oczy wasze i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Tak, to są te same niebezpieczne słowa oszukania. Są podobne złowieszczym słowom, które czytaliśmy tutaj w 18 wierszu. Także ja jestem prorokiem jak ty, a anioł rzekł do mnie w rozkazu Pana tak, co było zupełnie przeciwne do tego, co ten człowiek wiedział, co ma robić. Czyż nie? To są złowieszcze słowa. Jeżeli ktoś mówi, ja też jestem prorokiem Pana, ja też mam zrozumienie, ja też wiem, jak to interpretować. O moi drodzy, Pismo Święte jest księgą, która jest wyraźnie napisana. A apostoł Paweł, wiedząc, że takie rzeczy będą się działy, nie tylko ja mówię o poszczególnym jednostkowym kościele, ale w ogóle powiedział wyraźnie, jeżeli nawet przyszedłby i anioł z nieba, a zwiastował wam inną Ewangelię niż tą, którą ja wam dzisiaj zwiastuję, niech będzie przeklęty. Tak jest to napisane. I dlatego myślę, że Jezus przyszedł wtedy, gdy trzeba było przyjść do swojego narodu, a zbierał swoich słuchaczy u swoich stóp i mówił, słuchajcie. I uczył ich i ostrzegał, a oni się uczyli. I ostrzegał o odstępstwie, o rozbiciu w jego kościele, o tych milionach chrześcijan, którzy dzisiaj wyznają to, czego nie wiedzą. Mówił o wilkach, które wejdą w pośród trzody Bożej i będą rozbijać Kościół od wewnątrz. Mówił o zbawieniu i pozostawił im nadzieję. A gdy po latach Kościół stanął w obliczu niebezpieczeństwa, Jezus przyszedł do swego prawie wiekowego ucznia i dał mu objawienie. Dwie księgi napisał Jan. Najpierw napisał księgę Objawienie, jest to objawienie Jezusa Chrystusa, a potem napisał Ewangelię Jana. Tak, Ewangelia Jana jest ostatnią księgą, jaka napisana została przez jakiegokolwiek apostoła pańskiego. Ale ta Ewangelia jest najmocniejszym świadectwem wiary tego męża Bożego. Dlatego, że w tym czasie pojawili się ludzie, którzy zaczęli uczyć w Kościele Pańskim najrozmaitszych dziwnych teorii, że Jezus był albo człowiekiem, albo Bogiem, że Jezus albo cierpiał, albo nie cierpiał, że miał taką naturę, albo taką naturę i rozpoczęły się właśnie w Kościele. A Jan, gdy przyszedł i napisał swoją Ewangelię, rozpoczynał ją od przepięknych słów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Było to ostatnie świadectwo. Czyż Pan Bóg nie upomniał się dla swojego Kościoła o przedstawienie mu prawdy? Dlaczego zatem tysiące ludzi szuka jakichś wyjaśnień, jakichś dodatkowych uogólnień, a może to tak rozumieć, a może tak? Dlaczego nie przyjmują Słowa Bożego tak, jak jest ono napisane? W Księdze Objawienia mamy podane cudowne przepowiednie triumfu Jezusa ukrzyżowanego. Cudowne przepowiednie tego Jezusa, który przyszedł, aby zbawić nas. I nie ma innej Ewangelii dla Kościoła jak Chrystus i to ten ukrzyżowany. I tylko On występuje na kartach Księgi Objawienia. Bo to jest ten baranek, który jest godzien wziąć chwałę i moc i królestwo. I dał Pan wizję Janowi ludu Bożego, ludu wiernego, który w ogólnym zwiedzeniu i zamieszaniu ma jakieś prerogatywy. Jan widzi ludzi, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Jan widzi ludzi, którzy omyli swoje szaty we krwi baranka i zwyciężyli. Amen. Amen.
Amen. Proszę o powstanie do modlitwy. Wszechmogący Ojcze i Stworzycielu Wszechświata, w tej wieczornej godzinie przychodzimy do Ciebie, rozumiejąc, że w dzisiejszym czasie grzech stał się tak strasznie niebezpiecznym jak pocisk w naszych rękach, że może zniszczyć nas całkowicie. Dlatego prosimy Cię o ochronę Ducha Twego Świętego, o aniołów Twoich, którzy by z nami byli, abyśmy nie parali się rzeczami, które odprowadzają nas od Ciebie, abyśmy nie poszli śladami tych, którzy odstąpili, ale wybrali dobry przykład mężów i niewiast Bożych, którzy byli wiernymi, którzy są w ścisłej łączności z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, którzy uwierzyli w Jego ofiarę, którzy idą drogą, jaką On wskazał, dla których sprawa przyszłości jest istotna i ważna, sprawa zbawienia zaś najważniejsza. Teraz w tej wieczornej godzinie strzeż naszych powrotów do domu, abyśmy mogli znów spotkać się przy studiowaniu Słowa Twojego. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, drogiego Zbawiciela. Amen.